Dzisiaj zajmiemy się impregnacją kamienia dekoracyjnego. Dzisiaj zajmiemy się pogłębieniem jego koloru, takim zrobieniem efektu wow, naprawdę, żeby twoi goście, jak zobaczą elewację, tą podmurówkę z tego kamienia, to po prostu się to będzie aż od samego wjazdu wrzucało w oczy. Będą pytania, czym to zrobiłeś, czym to zrobiłaś, więc zabieramy się. Dzisiaj pokażę ci w tym filmie, jak to zrobić, czym to zrobić. Zapraszam już teraz. Kochani, macie podmurówkę przed domem, macie elewacje murowane z takiego kamienia dekoracyjnego. To jest taki kwarcyt łupany. I teraz tak, żeby wydobyć, wyeksponować ten kamień jeszcze bardziej niż on wygląda w stanie surowym, należy użyć w tym celu tego impregnatu, stąd z lakiu K. To jest impregnat, który sprawi, że wydobędziecie taki żywy kolor, głęboki, taką prawdziwą, soczystą barwę, jak ja to nazywam. Naprawdę zrobicie z tego kamienia taki efekt wow. I zabieramy się do impregnacji. Kochani, pamiętajcie, że kamień musi być suchy, przede wszystkim suchy, czysty i nie gorący podczas impregnacji. Także o te trzy warunki zadbajcie. Zresztą zachęcam was gorąco do dzwonienia. Jeśli macie jakieś pytania, zawsze możecie do mnie zadzwonić. Jestem cały czas pod telefonem. Czy to jest sobota, czy to jest niedziela, możecie do mnie zadzwonić zawsze i zapytać, jak to zrobić i czy możecie robić to, prawda, w takich i w takich warunkach. Jak macie jakieś pytania, gorąco zachęcam. My zabieramy się do impregnacji. Ja już tu mam otwarty impregnat. Maczamy pędzelek i impregnujemy. Zobaczcie. Tworzymy efekt wow na kamieniu dekoracyjnym. Nie no, zobaczcie, co tu się dzieje, naprawdę. Patrzcie, jak głęboko wyciąga kolor. I to już takie zostanie. Bo nasz impregnat nie znika z powierzchni. Zresztą już wielu klientów moich się przekonało, że mamy po prostu mocniejszy ten efekt i wystarczy on na dłużej, więc mam nadzieję, że ciebie też przekonam, żebyś sobie mógł kupić. Wow, no naprawdę, no zobaczcie, co tu się dzieje. Tak, będzie was to troszkę pracy kosztowało, bo to trzeba poświęcić chwilę czasu. Ale powiem wam, że efekt naprawdę, jak to na zewnątrz wygląda, to jest po prostu bomba. Ja tutaj odcięcie takie połowy zrobimy, żebyście widzieli faktycznie różnicę. Rozciągamy, tak. Wystarczy jedna warstwa na elewacji, czy na takich miejscach jakieś macie grille, takie rzeczy możecie stosować jak najbardziej. Widzicie, jak się wchłania? Patrzcie, im dłużej siedzi, tym bardziej kolor jest wyciągnięty. Zobaczcie. Większy pędzelek, jak sobie weźmiecie, to po prostu większą powierzchnię za jednym razem pomalujecie. Także ja tutaj mam taki pędzelek mniejszy, żeby wam pokazać, ale jak weźmiecie sobie większy pędzelek, to będziecie szybciej to nakładać i w większych po prostu rozmiarach to malowanie będzie. Zalecam oczywiście pędzlem, nie natryskiem, tylko pędzlem. Widzicie, co się dzieje, jak mocno tutaj wyciąga kolor, zobaczcie. Po prostu petarda. Inne impregnaty nie wyciągną tak mocno koloru i nie zostaną w takim stanie na tym kamieniu. Musicie o tym wiedzieć. Ja wam tu nakręcam po to film, taki przekonujący, prezentacyjny, żebyście zobaczyli, że ten impregnat jest po prostu lepszy niż konkurencja. Naprawdę. Kupujecie w prostych trzech krokach, klikacie w link pod filmem, przywozi wam to kurier do domu, otwieracie puszkę i malujecie. Raz, dwa, trzy i macie pięknie zrobiony, pięknie wyeksponowany kamień. Dobrze, myślę, że już, kochani, wystarczy. Jedna warstwa tu jest naprawdę wystarczająca do takiego kamienia. Zobaczcie, co jak to wygląda. Po prostu idealnie. No.
Wyobrażacie sobie to? Czujesz to, nie? Jak to będzie wyglądało u ciebie? Zobacz. Dobra, mamy koniec impregnacji, a my spotykamy się za 2 godzinki i pokażę wam, jak wygląda ten impregnat po wyschnięciu i jakie daje zabezpieczenie. Także do zobaczenia. Witaj po przerwie. No i jestem z powrotem. Nie minęło 2 godziny, u ciebie w moment. Ale zobacz, po prostu wow, no wygląda to naprawdę wspaniale. Powiem szczerze, że tak mocnego wyciągnięcia koloru, to nawet sam się nie spodziewałem, że na kamieniu wyjdzie. Zobaczcie, jak to wygląda. Po prostu to jest, różnica jest tak potworna, że ten kamień teraz jest po prostu tak piękny, żywy. On jest zabezpieczony. Przed wodą, przed mchami nie będzie się to brudziło, weźmiesz kerszerem to wymyjesz, możesz wymyć opłukać z piasku, z błota, jeśli tam będzie coś, nic się nie będzie, jeszcze mam tutaj wodę, możemy polać, zobaczcie. Ja nie wiem, to pewnie nie będzie widać na kamerze, ale możemy lać normalnie wodą. Woda się zbiera i nic się z tym nie dzieje. Popatrz, woda spływa po prostu. Może tu weźmiemy takie, patrz, zobacz, woda po prostu spływa. Kamień jest zabezpieczony. No po prostu perfekcja. Widzisz to? Widzisz, co się tu dzieje? Zobacz. Leje normalnie wodą. No wiadomo, że na elewacji tyle wody nie będzie, ale ja to specjalnie nalałem, żebyście zobaczyli. Zobaczcie, jak ta woda schodzi. Po prostu ona odpływa stąd. Nie ma w ogóle kontaktu z kamieniem. I teraz widzisz, tu było surowe. Jak go pomoczę, no to elegancko, tylko że z tą wodą siada nam brud, mchy i takie rzeczy, a tu po prostu jest zabezpieczone. No musisz to mieć po prostu w domu. Musisz to po prostu kupić. Wszystkie linki zamieszczę wam pod filmem. Są opakowania litrowe, 3-litrowe, 5, 10. Także kochani, zamawiajcie, impregnujcie, zabezpieczajcie, jeżeli podoba się wam taki efekt, jeżeli się wam podoba prawdziwy efekt mokrej powierzchni, naprawdę to tylko z tym impregnatem i kupicie go po prostu poprzez linki pod filmem. Także gorąco wam polecam. Oglądajcie moje filmy, subskrybujcie mój kanał, udostępniajcie, lajkujcie. Dziękuję wam z góry za to. I co kochani, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam was wszystkich.